Halo? No, cześć Tomek. Cześć Tomku, co się wydarzyło? No, ogólnie powiem Ci, że tak, jechałem z roboty, czy nie? Tak? I niedaleko grunt, no dosłownie pół kilometra, czy nie, tam jest takie niewielkie skrzyżowanie na polne drogi. I tak jechałem i w pewnym momencie samochód po prostu, no zajechał drogę, czy nie? Jaki samochód? Honda czarna, terenowa. Na błota, tablicę. Nie, tylko że wiesz, dokładnie nie przeuważyłem, co nie? Tylko że tak od razu wysiadłem z samochodu, no to tylko pi razy przeuważyłem, że tylko były tablice WOD, ale już to nie mogło być, bo nie widziałem, co nie? WO! Tak. No i wiesz, jak to, ja wysiadłem, się zapytałem, o co chodzi, co nie? On do mnie od razu z pretensją. Ale to był facet? No po prostu, że wiesz, żebym nie miałbym kontaktu z dziennikarzami, żebym po prostu niczego, żebym nie rozgłasiał, bo inaczej też będę miał przez to przerąbane i że jeszcze, że oświadczenie mam podpisać tam, jak to, że po prostu zrzekam się tych zadośćuczynienia od kurii. Ale czy ten człowiek się przedstawił? Nie, tylko wiesz, po prostu był w kapturze, co nie? No to wiesz, też nie widział jego twarzy, bo to było dosłownie no, ciemno, nie było nic widać, co nie? I kurna, on do mnie podchodzi, kurna, daje do mnie spłuty. Ale to jak wracałeś rano do domu, tak? Nie, kiedy to było, no, Tomek? Tak. Kiedy to było, Tomek? No dzisiaj. Ale o której godzinie? Bądź jest dokładnie się nie, tak, ja akurat byłem w domu już równo 6, co nie? No to nie wiem, 5, za 5, 6, coś takiego, bo ja z nim długo nawet nie rozmawiałem, ile minutę, dwie. Ale on jechał z naprzeciwka czy za tobą? On ogólnie jak to, już stał. Ach, czekał na ciebie. Tak. I po prostu wiesz, jak już się zbliżyłem stanowczo, on zajechał. Aha. No właśnie, i wtedy wiesz, ja się zatrzymałem, co nie? Wysiadłem się wprost, powiedziałem mu o co chodzi, że jak to, że pan toruje drogę. No to wiesz, no to normalne, tak? Tak. No właśnie, i wiesz, i później jak to, gadka szmatka i w ogóle. To powtórz, Tomku, powtórz jeszcze raz, co on dokładnie powiedział. Tak, mówił, że jak to, że on po prostu się wszystkiego zrzec, dosłownie, co nie, wiesz, swoich zeznań, całkowicie po prostu wziąć i nic już nie zgłaszać do medii w ogóle, no i po prostu, kurde, podpisać jeszcze oświadczenie, że po prostu zrzekam się jakichś tam odszkodowań od kurii lub coś takiego. I co ty na to powiedziałeś, jak on ci... Na to 3 dni. Że masz 3 dni na to? Tak. Czy nie, to po prostu on sam znajdzie. Że on cię znajdzie, jeśli ty tego nie zrobisz? Tak. O kurde. A słuchaj, co mu odpowiedziałeś na to? Powiedział mu, że zobaczymy. Ja wiesz, długo z nim też nie gadałem. On ci się oczywiście nie przedstawił. Nie. Twarz byś rozpoznał? Jak? Czy twarz byś rozpoznał, Tomku? W kapturze był on. Jak do mnie podchodzi, to wiesz, miał głowę w dół. Co on ci powiedział? Czy jeśli... Tego już nie powiedział. Aha. Po prostu mi powiedział, że nie znajdzie. Że cię znajdzie za 3 dni. Tak. Okej. Okay. Dobrze, Tomek, słuchaj. Ja wrzucę tę informację i tę rozmowę teraz, którą przeprowadziliśmy, wrzucę na Facebooka i wezwę ludzi do odnalezienia właściciela czarnej Hondy z początkowym numerem WO, która, wiesz, jeździła w okolicach Grunt, żeby ludzie znaleźli i żebyśmy się dowiedzieli, kto tobie groził.